They are heartless, godless barbarians. Cześć wam, z tej strony Składzik. Zagramy sobie w Assassin's Creed Valhalla. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, najechaliśmy tą małą wysepkę. I tak myślę, że będziemy podróżowali w stronę Fortburg, które widzimy na mapie. Według questa fabularnego, oczywiście tą całą mapę zwiedzimy w wolnej chwili. A tak, sprawdźmy jeszcze, co mam w ekwipunku, bo zdobyliśmy jakąś nową broń, prawdopodobnie dwuręczną. Tak, oczywiście dwuręczną. W wolnej chwili jak to przetestujemy, sprawdzimy, jak to jest walczyć bronią właśnie tą dwuręczną niż jednoręczną. A tak to zmierzajmy w stronę tej osady. Oczywiście będę starał się prowadzić questy od początku do końca, bo tak to już bym podróżował gdzieś po lądzie, zbierając questy, wykonując je po kolei jak leci, aby jak najszybciej zdobyć expa level i doświadczenia do wydania na różne umiejętności, skille. Posłuchajmy tego, co ma nam do powiedzenia Dag, kompan Eivora. No, akurat trochę bym tu się zgodził z Dagiem, ale grafika nadal bardzo mi się podoba. Zadbali o to właśnie, aby to nie było delikatnie mówiąc copy play z poprzednich serii. King Styrbjorn will scold you for setting out against his wishes. Of course he will. Is that not something you worry over? I worry only that our king will not see that I'm right until it's too late. What about Sigurd? What would he say? If Sigurd were here, he would be sitting beside you, wiping the blood from his axe and smiling into the breeze. No już chyba dopływamy do tej osady. Zaraz trochę zwolnimy, aby się łodzią nie wbić w ląd. We attacked Jotvis fortress, killed his men and weakened his control of this land. Will you mention the part where you lost your crew and were nearly sold as a thrall? Will that be part of your saga? If there is a skull to dare sing that verse, it will be his last song. No, zmienimy ten żagiel. No i właśnie dopłynęliśmy do osady Fortburg. Mam możliwość szybkiej podróży. Porozmawiaj z Randy. Porozmawiamy z nią. Otrzymujemy naszą łódź. Zaraz się dowiemy więcej informacji, co nas tu czeka. Jakieś inne questy od razu dostaniemy. Bardziej poważne, czy na razie jeszcze taki ala wstęp do tej gry. Well, well, we thought we had lost you, Eivor. For good this time. A warm welcome as always, Landry. You look like reddened sheet. What happened? Nothing to crow about, except to say the men who delayed us are dead. And how are you? Well enough, though I have spent many tiresome days calming the rages of our king. He is not happy with you.
I expected as much. And what of Sigurd? Has he returned from his raids? My husband should be home today. The last we heard, he was approaching Stavanger. Good to hear. We have need of his courage. Sigurd will not save you from his father's wrath, Eivor. You should know that by now. Did your raid not go as planned? They rarely go as planned. But we killed many of Kjotve's warriors. And there was this. My father's axe among the dead. Ah. After so many years. You should take it to Gunnar. He will give it back its edge. A good idea. After I see our king. That I do not advise. Not yet. He is meeting with a messenger from the north. I can wait. A cloud hangs over you. Is something wrong? Seeing my father's axe after 17 winters, it stirred something in me. A feeling I've not had since the day he was killed. Since the day I got this. Memories of past agonies. Of sadness and pain. I should speak with Valka. She could help me make sense of my feelings. Take your time getting settled. I will see you at the Longhouse. I think you have lost your edge, Eivor, just like that axe. Maybe Gunnar can help you with both. I will let you know. No i dobra, porozmawialiśmy z Ramki. Język tu mamy. Koczony kości. Eivor! Looking rough you are. Welcome home! Umiejętności, które byśmy mogli wykorzystać. Tak. Zaraz znamy się z kołanymi kościami. Quest. Pomoc wyroczni. Nykana natarczywym wizjami. Eivor szuka rady miejscowej wyroczni. Drugi quest. Sprawy rodzinne. Eivor wraca do domu, by zmyć się z gniewem swego przybranego ojca. W sumie byśmy... quest byśmy wybrali. Bez blisko. No a jeszcze będziemy musieli zejść do miejscowego kowala Gunnara. Z naszym toporem, który zyskaliśmy od naszego ojca. Sprawdźmy bazę danych ludzi. Randvi. Uczucie, jakim Randvi darzy swego męża Sigurda, przyjmuje formę dość powszechną w klanie Kruka. Tak. Jako najtwardszy, najsilniejszy z przyjaciół księcia Sigurda, tak był pewien, że wie, jak szczeka go los. Kjotve. Lista wyników, którzy postradali życie w krwawych wojnach klanów w Rykwalkę, jest długa, ale niewielu wspomina się z równym lękiem i od razu co Kjotve Okrutnego. No i jeszcze mamy Odyna, ale zapoznajcie się z Kjotve. Piszący Bóg, Łamacz Tarcz, Szarobrody i Wędrowiec. To tylko niektóre z naprawdę licznych przydomków Odyna, Wszechojca. A tak wracając do Randvi. Randvi z tą fryzurą wygląda jak Cassandra z poprzedniej części. Sprawdźmy akurat sobie tutaj umiejętności. Węzły statystyk podnoszą podstawowe statystyki. Główne umiejętności odblokowują nowe możliwości w walce. No dobra, czyli te mniejsze nam tylko dodają tak jakby bonus statystyczny w trakcie walki, a te takie większe będą nam dodawały kolejnych skilli kopów do w trakcie walki, aby pokonywać przeciwników. Moc globalna. Tutaj mamy atak wręcz. Odporność na ataki wręcz. Obrażenia od zdolności. Ogłuszenia. Obrażenia silnego ataku. Tu mamy akurat tego właśnie nadepnięcie, czyli skill, który byśmy mogli użyć w trakcie walki. Tu mamy działania w ukryciu w tym drzewku, czyli wychodzi na to, że to będzie drzewko dla asasyna. Tu mamy droga kruka, tak opisana.
Ataki wręcz, obrażenia od lekkiego ataku, uniki, no tak, to będzie akurat dla asasyna. Cios w plecy. I w sumie po tym opisie mi się bardzo to podoba, chyba w ten drzewko zainwestujemy. Tu zaś mamy drzewko Droga Wilka, bardziej dla osoby, która będzie grała dystansowo. Skryty zwiat jako pierwsza umiejętność. W sumie z tych skilli bym wybrał atak w plecy. Ale dajcie mi się z tym zapoznać chwilę i zaraz wam powiem. No i w sumie wybierzemy sobie raczej to drzewko dla asasyna. Nie wiem, jak ona się nazywa, Droga Kruka. No, tutaj kolejna nam odnoga się uwalnia, pokazuje. Obrażenie od skrytego ataku. No jeszcze skrytego ataku nie będziemy używali. Zaawansowane zabójstwo, ale to nie, będziemy lecieli i tak. Cios w plecy na razie. Lepsze obrażenie od lekkiego ataku. No i dobra, mamy 5 mocy. Umiejętności są wykorzystane. Trzeba się rozejrzeć po tej osadzie. Eivor, did you bring us any treasure? I returned with a boat and a full crew. That is worth more than silver. That doesn't count! You need silver! And jewels! Shut up, Ralph! How do you know? You never went on a raid! You shut up! Ach, te dzieci. W sumie... takie były czasy, tak dzieci podchodziły do rzeczywistości. Mogą rozmawiać ze sobą. Not today. The fish aren't biting. Too many passing boats churning the water. I lack the patience for pole fishing. I would have better luck with my bow. Shooting fish with a bow? That could work. W sumie to chyba raczej niektóre mi być wolna tylko tak, aby porozmawiać. Hello, Eivor. Tu mamy kolejną jakąś postać. Well, look who it is. Albis. Practicing your wordplay, Albis. Ah, Eivor! The only mouth in Midgard from which I fear mockery! You taught me the art of writing poetry, old friend. It is only natural that I shall pass you soon. How about another lesson, then? A quick flight. Right here, right now. What do you say? Pyskówki? Może nie tym razem. No, not now. Understood. Perhaps later. Charyzmę. Wygrywanie w pyskówkach unosi poziom charyzmy. Byłoby fajnie się zapytać w tej części z parkurem. Co my tu mamy dalej? Tu mamy kolejną osobę. Tak to wygląda, jakby był kowalem. Tak, Gunnar. Do niego mieliśmy do przyjść. I have something here you might like to see. Thunderclap of Thor! Is that your father's axe? I have not seen this beauty since, well, for some time. I forged this weapon long ago. Still looks good. One of my finest, I think. It has a blunted blade, but it swings well. Can you sharpen it? I can give it a better edge and reinforce the handle. And as luck would have it, I have one ingot left for the job. Are you sure? The fates have willed it so. But in future, bring your own metal ingots. I cannot forge them from empty air. No dobra, następnym razem ci przyniesiemy
sztabki żelaza. Zapewne będziemy mogli ulepszyć jako taki typowy samouczek. Lepsze wyposażenie. No i tak to zrobimy, aby zapoznać się z tą mechaniką. Nowy slot na runę. No dobra, no. Na następną ulepszenie nas raczej nie stać, ale zostawmy sztabki na inne uzbrojenie, może lepsze. No właśnie, co? Jak się miałeś? Yeah, work is good and my spirits are strong, but my nights are newly cold. My lady left me, if you have not heard. I had. Sorry to hear it. You were together how long? 5 weeks it was. 5 beautiful, passionate weeks. But all that is done. Will I never find my Brunhilde? Valkyries do not walk the world as they once did, Gunnar. Maybe set your sights a bit lower. Lower? My friend, look at my wares, my weapons. I'm not a man to settle for less than the finest of anything. Dobra, sprawdźmy, co ma do zaoferowania. To najwyżej ten kościogryz dwuręczny zostawimy, aby sprawdzić, jak będziemy walczyli tą dwuręczną bronią. Tarczę też zostawimy. No, wracając do tego, co powiedział, 5 tygodni. Do you need anything else? To raczej tak krótko. That's all for now. Lećmy dalej. Return any time. Się. Stąd. No dobra. Rozejrzymy się jeszcze po tej osadzie. Po runę. Ulepszone wypozycjonowanie zawiera slot na runę. Jak będziemy mieli jakieś runy, to sprawdzimy, co się z czym je. Jeśli mamy jakąś inną osobę, z którą możemy porozmawiać. Hi, can you point me to some good hunting grounds? I could, but I don't want every iron foot with a bow scaring away the game. Bring me 3 deer antlers to prove your skills, and I might just have a story for you. A worthy challenge. I will see you soon. No, to na pewno dość mi przyniesie mi przez taki dodatkowy quest. Czy to po prostu w zadaniach tego nie ma. W kodeksie samouczki. Co my tu mamy na bagu? Świat gry i aktywność. Pysku. No, to było na temat z Alvisem, co rozmawialiśmy. W sumie coś dostaliśmy wtedy do ekwipunku, ale tak, to jest ta podwalina, co ulepszyliśmy, a ten item od tej kobitki. No dobra, wykonałem tego questa. Bardzo ładnie widać. Jak mam podążać? Czy to też na kompasie, czy na mapie? They must be finished now. If you have any other business, it may be wise to do it now. Let him cool down. I could speak to Volker first. Get this weight off my mind. The king is not going anywhere. Pomoc wyroczna. Zaraz nam przejdziemy się, wykonamy. A tak jeszcze sprawdźmy, co tu mamy w bazie danych. Gunnar.
Eivor i kowal Gunnar mają wiele wspólnego, bowiem mistrz młota został osierocony i to o wiele młodszym wieku. No dobra, no. A wygląda na starego byka. Co tu jeszcze mamy? Jakich punktów nam się pokazuje? A, tutaj mamy Liś i Grasil. Akurat to było związane item z Prime Gaming. Był do odebrania akurat itemy do tej gry Assassin's Creed Valhalla. Na pewno jeszcze jest możliwe do góry, gdyby ktoś był chętny. Mamy akurat łuk. Na razie będziemy posługiwali się tym podstawowym łukiem. Statystyki mają trochę przybliżone. To już jest w sakwie. Tu mamy runę do ataku. I w sumie w tej części gry będziemy mogli budować własne osady. Trochę więcej niż w Odyssey czy Origins. W sumie wikingowie słynęli z podbojów, jak i takiej tak zwanej kolonizacji. I w sumie mamy to, co było od tej kobiety na temat myślistwa, czyli kilka skór, a dokładnie trzy poroża do bycia. A na razie wykonamy kłasik. Pomoc wyrośni. Zapoznajmy się. No i wyruszamy na północny zachód. Zapewne będziemy się trochę pospinać. Zapewne byśmy mogli trochę dojechać chodno. No też zapoznamy się z tą możliwością. Zaczniemy się spinać. Tu nie ma co iść tak na oko ze wszystkim. Jak na razie widzimy, nadal się dochowują zawartości Spray Gaming. Tak samo jak była mowa o wierzchowcu, czyli o koniu. Ale nie tym razem. Może jakieś rude żelazo trochę pozbieramy z surowców. Żadnych surowców do wydobycia. Miejmy nadzieję, że coś będzie ciekawego. No jak nie, to chociaż się pospinamy już krótszą drogą niż jadąc naokoło konno. Spinaczka parkurowa bardzo jest dobrze odzorowana. No zaraz tutaj sobie znajdziemy w pobliżu jakieś surowce. Pokaże nasz Ktoszyna. Niedaleko jesteśmy. O, i w sumie, tak jak mówiłem, niedaleko może będą jakieś surowce do zdobycia. Prawdopodobnie ruda żelaza.
Ale czy to się po prostu zbiera, czy nawet trzeba rozbić kawałek tego surowca. Trzeba rozbijać. Dobra. Zbierzmy ten obsydian. Jeszcze opal. W początku czy w późniejszej fazie gry. Chyba wszystko zebrane tutaj wokoło. Zmierzamy w stronę chaty walki. Tutaj mamy jeszcze jakąś tajemnicę oraz możliwość synchronizacji. Bardzo wysokich punktów i nie zabić naszej postaci. Tutaj jeszcze nie będę tego spróbował. Tutaj chyba nie ma wejścia. Nie. Idziemy dalej zobaczyć. Przy okazji się dowiedzieć, czy są jakieś fanty do zdobycia. Raczej też nie ma. Tam w środku. Tędy też nie przejdziemy. Dalej się rozejrzymy. W sumie tu mamy wejście i powinno się zacząć kolejny wejście. A dokładnie cutscenka. Hamuram. No i zobaczmy, Hamuram, co będzie się dalej działo. Balka? W czym nam mam pomóc. Balka. Hamuram. Hamuram. Svala. She gives praises and she is greeted. For your hearing, I hearken. O ancient ones, great Odin, great Freya, I give you thanks for your gift of Seidr. She gives thanks and she is blessed. Eivor, it has been some time. What brings you so far to see me? I have come for your advice on a private matter. Come. Is your mother well? Her mind is a jumble. She speaks to spirits. I fear her final winter has come, but she has me. Now, let us speak to your needs. I have had a vision, a powerful vision. It may have been my battle lust or a delirium caused by the cold, but describe it for me. After 17 years, I saw my father's axe again. And when I touched it, the vision came on fast. There was a wolf howling and fierce, and then a figure, a gray beard in a cloak with a single eye. He bid me follow him. Ah, the High One. He calls to you. Perhaps he means to speak with you, deliver a message. Only through Seidr will you see more clearly and unravel the threads that sit tangled upon your mind. This will not take long. Ciekawe, czy będziemy na wszystkie wybrać opcje po kolei, czy tylko jedną? No to sprawdźmy. Zaraz się dowiemy. An elixir to loosen your hur and unwind your thoughts. You will enter a waking sleep and journey to the world of dreams. It may confuse or disorient you, but you must take note of all you see. Drink. If you seek nie, true understanding, jest przygotowywany w miejsce. O, jakiś krzywisz, Eivor. Tak, po jednym drinku tak nieźle tlepie. To co to za eliksir?
No nieźle nas poniewierało. Po takim jednym drinku. W sumie w oddali jakaś postać już stoi. No to chyba raczej mamy za nią podążać. No, raczej jesteśmy w jakiejś wizji. Javi? Javi kojarzy się z Odynem. Na górze mamy wilka i daną osobę, za którą musimy iść. Co? To jednak jest Sigurd? Ja już myślałem, że to jest Odyn. Podążmy dalej za nimi. Na pewno to jest wizja Eivora, którą ma zapamiętać dla walki. No to miejsce mi przypomina, gdzie panie losu plecą na niciach los nas wszystkich. Śnieżyca bardzo mocna. Znów nam się objawia wilk. Zobaczmy, co za tymi wrotami nas czeka. W sumie ten sposób kamery, co nam pokazali twórcy, bardzo ładnie nam pokazuje do dawnych czasów gier. To na pewno się nie dzieje naprawdę. Nazywasz nas Javi? Odynem? Wow, a tu ręka odcięta. Prawdopodobnie Sigurda. Sigurd! What has happened? This was not for you, Javi. Co nie było dla nas? Wow, ale poleci. Ciekawe, co to było. Wow, a ten ryk? Ryk? Ryk wilka w Fenriria. Steady, Eivor. It is Valka. I am here. Dance. I thought I... What was that? Tell me everything. I was on a mountain, in a violent blizzard, climbing toward the summit, following a wolf. Mm-hmm. Był tam Odym, tylko nie jestem w 100% pewny, ale Norny na pewno były, gdyż to są panie losu, które plecą nici na wszystkich. Pojawił się wilk? Był, nie jeden raz. A brama nam się otworzyła raczej na samym końcu, więc wybierzmy tą pierwszą opcję. Widziałem Odyn i Norny spinning the threads of fate. They were watching me. Not watching. They were showing you the way forward. Your life, your path, what lies before you, and where it ends. No wilk na pewno nam się pojawił, ale wybierzmy opcję. Otworzyła się nam brawa, gdyż wilk był na samym końcu tak godny. I saw the gates to Odin's Hall of Slain Champions. They opened for me. Shades of Valhalla.
for which you are destined. No i wybierzmy ostatnią opcję, pobił się wilk, czyli ten duży as if it were beckoning me to follow. You are the wolfkist, fated to carry its mark for life. In this case, it might represent your ambition or your fear. I do not know what else to say. My memories are faint, hazy. Did you reach the summit of this mountain? I did, yes. Sigurd was there, wounded, in pain. His fighting arm was missing. Then the wolf reappeared, the size of a dragon, twisted and terrible. It fixed its eyes on me and struck. Then I awoke. The gods favor you, Eivor. They always have. You will have your glory, and you will earn your place in Valhalla. But these portents carry a darker truth. The missing arm, the trail of blood, the beast. You will betray your brother, Sigurd. That is the meaning of your vision. That cannot be right. I would never betray Sigurd. He's my brother, my family. The Nordnir have spoken, and this is their message. No, this is wrong. Or you misunderstand. That cannot be right. You will betray Sigurd. Odin fought against his fate. It can be done. A czemu nie odmienić losu? W sumie mamy pomoc Brosi. Zakończone zadanie. Otrzymaliśmy kolejne dwa punkty umiejętności dla naszej postaci. Możemy się przenieść do naszej osady szybką podróżą. Ale to już w następnym odcinku, w kolejnym materiale. A tak to like, subskrypcja. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków lub innych materiałów moich, dzwoneczek. A tak to heja, do zobaczyska, do następnego.